Witam, pokażę Wam dziś, jak zrobić downgrade konsoli z softem 5.0 lub wyższym. Downgrade robię dlatego, że łatwiej jest uruchomić exploit gateway bez użycia Wi-Fi. Jak możecie zauważyć, mam dwie karty pamięci. Jedna opisana jest Emunant i z tej karty skorzystam później. Emunant sformatowałem wcześniej i zaktualizowałem do najnowszej wersji 9.4. Poza nim na tej karcie znajduje się tylko launcher i kopia NAND w pliku bin. Druga karta jest z napisem downgrade. Na karcie do downgrade'u jest launcher, kopia NAND w pliku bin i najważniejsze, plik gateway DG, czyli plik do downgrade'u. Należy pobrać taki plik, który jest zgodny z regionem konsoli. Pliki potrzebne do downgrade'u są w opisie pod filmem i na stronie example.pl w instrukcji do gateway'a. W konsoli wchodzę w system settings, żeby sprawdzić region konsoli U, czyli USA, wszystko się zgadza. Po wgraniu wszystkich plików na kartę SD warto sprawdzić, czy sumy kontrolne się zgadzają. Jeżeli tak, to można iść dalej. A, i przed rozpoczęciem upewnijcie się, że bateria konsoli jest naładowana. OK, montuję kartę downgrade i włączam konsolę. Samej karty gateway nie mam w konsoli, bo chcę, żeby wczytało się menu gateway. Jeżeli miałbym włożoną kartę gateway, to musiałbym przytrzymać klawisz L, czyli lewy spust, żeby pozostać w menu. Po załadowaniu exploita w menu ostatnią opcją po prawej jest Downgrade Console. Wcześniej sprawdziłem po dwa razy sumy kontrolne plików i jestem pewny, że wszystko jest OK. Wchodzę w Downgrade Console i mam do wyboru klawisz B, żeby się cofnąć i Start, żeby zacząć proces. Wyżej są ostrzeżenia, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to konsola może się zbrikować, także robicie to na własną odpowiedzialność. OK, zaczynamy. Naciskam Start. Najpierw odbywa się odczyt i weryfikacja, dalej zapisywanie. Wszystko trwa około 5 minut, więc przyspieszę trochę film. No i mamy. Downgrade complete. Press A to exit. Nie mam włożonej karty gateway, więc wybieram opcję Classic Mode. Wejdę do System Settings, żeby sprawdzić wersję oprogramowania konsoli. Było 6.0, a jest 4.2. Wyłączam konsolę, wyjmuję kartę z napisem Downgrade, wkładam kartę z napisem Emunant, uruchamiam konsolę. Teraz można zainstalować exploit w konsoli z użyciem szarej karty gateway. Pliki, które muszą znaleźć się na karcie pamięci, znajdziecie w poście z instrukcją. Wkładam szarą kartę gateway z kartą pamięci i uruchamiam ją jak grę z DS-a. Uruchamiam plik Gateway Installer, wciskam A, żeby potwierdzić, wybieram region konsoli i zatwierdzam A.
Done. Enjoy Gateway. Programowanie i weryfikacja zakończone pomyślnie, a żeby wyjść. Zresetuję konsolę. Po uruchomieniu konsoli wczytywany jest prawdziwy system konsoli, czyli SysNet. W opcjach Wi-Fi wykasuję istniejące połączenia, później do tego wrócę przy uruchamianiu EmuNAT i coś Wam pokażę. Żeby uruchomić menu Gateway, wchodzę do System Settings, Other Settings, Profile i Nintendo DS Profile. Uruchomiło się menu Gateway. Wkładam do konsoli Gatewaya z kartą pamięci, na której mam już kilka ROM-ów. Jak możecie zauważyć, uruchomiło się oprogramowanie w wersji Ultra 3.0. No mój błąd, ale to nic wielkiego. Można go używać, ale lepiej zaktualizować plik Launcher DAT do najnowszej wersji Ultra 3.0.1, w której poprawiono kilka rzeczy, na przykład narzędzie diagnostyczne. Pierwsze uruchomienie Gatewaya wymaga zaktualizowania FPGA. Karty, które macie ode mnie, są już zaktualizowane. Przyspieszę trochę film, bo aktualizacja trwa dłuższą chwilę. Aktualizacja zakończona. Wchodzę do menu i jeszcze raz wchodzę w tryb Gateway. Tym razem uruchomi się EmuNAT, który miałem wcześniej przygotowany. W poście z instrukcją na stronie example.pl znajdziecie inne filmy, m.in. taki, w którym formatuję i aktualizuję EmuNAT. Karta Gateway jest w konsoli, więc wciskam Select i wybiorę grę z listy. Albo nie, bo znowu mi film z YouTube'a usunął. Wcześniej mówiłem, że coś Wam pokażę. W ustawieniach Wi-Fi wcześniej usunąłem wszystkie profile, a że EmuNAT był wcześniej skonfigurowany, wszystkie profile w nim pozostały. EmuNAT łączy się z internetem, asystent nie, bo nie ma skonfigurowanego połączenia. Można pójść jeszcze dalej i odseparować prawdziwy system od emulowanego przez format SysNAT konsoli do ustawień fabrycznych. Ale o tym możecie poczytać w instrukcji na stronie example.pl. Jeżeli chcecie ode mnie więcej filmów związanych z Nintendo, to piszcie w komentarzach.